Dobry wieczór, wszystkich witam, Sławek Łada. Dzisiaj miałem trochę telefonów. Ten gołąbek, co podarowałem dla Marcina, mam 9 zapisanych, ale on nie osiągnął się, mówił, takiej ceny, co ja za niego zapłacił na aukcji. Także on, jak mówiłem, będzie szedł do Polski, chyba że z tych 9, kto zapisał, kto da, jak się mówi, tam troszkę więcej, to może pójść. No nieważne, on jest na aukcję, także jak się mówi, ja tam każdy już by to zrozumiał. I jeszcze jednego od bardzo dobrego hodowcy, nie będę gadał na razie po imieniu, bo jutro jadę go odebrać. I Marcina, bodajże brat, w razie W, to tam się skontaktować. I ten gołąb, co jutro dostanę, to jak się mówi, tam jak go też może nagram, jak go odbiorę. I te gołębie, jak się mówi, na wspólnych gołębikach dobrze latają, czy od tego hodowcy lata, udziały brały. To by było na tyle. Wczoraj nagrałem film. Tam, jak się mówi, nie muszę tu 100% gadać, ile tam jest, no nie wiem, 5, 6, 7, 8 to zostało tam. Tam ktoś 5, 10 gada, ale nieważne. Są kolegi w Polsce, u Wiesława Milczarek. Także, jak się mówi, tam wczoraj ten film był, to każdy wie. Dobry hodowca, 5-6 razy krotny mistrz Polski. Nie będę go tu przedstawiać, każdy go zna. Kontakt do niego proszę, nie na WhatsAppie, tylko na czym? Na Facebooku można znaleźć, z tego co się orientuję, jak nie to przeze mnie. Tam jest parę głębi, jak mówię, tam niektórzy się tam może zdziwili. Ja nie muszę tych głębi sprzedać. Kto był? Wiecie, 340 serniczki, już jej nie ma. Ja nie musiałem jej sprzedać, jak się mówi, wiecie, dawaliście za nią, już jej nie ma, także się mówi tam pan, mój kolega, nie będziemy gadać skąd, a tam powiemy krótko z Olsztyna, nie będziemy gadać po imieniu, ta pana pozdrawiam, także pan, jak się mówi, będzie zadowolony, jak się mówi, pan jest zadowolony, tak jak mówiłem, z wierzchka ręków idzie, pan ma 4 gratis, ja to się nie muszę tłumaczyć, no dobra, nieważne. Tam dzisiaj miałem 6 zapytań, czy 7. Tam się jak nie liczyłem, nie zapisuję, to mnie to nie interesuje. Czy pytają, co ten Mercedes znaczy. Nie musicie mi dać pieniędzy, ja pieniędzy mam dosyć. Ja pracuję, jeśli mówi i tak dalej. Ja mogę te głębie wam dać za starego Mercedesa, albo za starą Toyotę. A ktoś tego nie zrozumiał, dzwonić, pytać. Także to było do tego filmu wszystko, żeby nie było tam nieporozumień, w razie ktoś nie rozumie, dzwonić, tak jak pani ze Stuttgartu dzwoniła, pani wie, o co chodzi. Dobra, by było na tyle. Bo skoro się zakręciłem. Szybko mówię, szybko gadam. No dobra, pozdrawiam, kolega z Ukrainy, mój imiennik, Sławek, drugiego dzisiaj, co dzwonił, drugiego Sławka, tu ze Niemiec. Też, także samo Sławki, Czesławku. I mówię, jest ok. Także myślę, że gołąbki dzisiaj dotarły do Ukrainy. Wiedziałem się chyba ile? 4 bodajże. Także Ukrainę pozdrawiamy. Jak się mówi, chłopaki, nie będziemy gadać, kto tam go zawiózł, wiadomo, jakiś to był kolega z oddziału. Także myślę, że ok. Nie musicie za tego głębi, ja nic mówię. Każdy zrozumiał. Dawaliście mi pieniądze, 3 gołębie. Ja mam pieniędzy dosyć. U mnie słowo się, czyli mówię tak, tak, tak. Ja też nie muszę tu tłumaczyć. I się mówi, ja te gołębie nie kradł. A jeszcze jutro czy pojutrze, w sumie jutro jadę do pracy na 18 godzin. Jutro mnie nie ma. Chyba, że później. Rano wyjeżdżam o 4. I nie wiem, który wrócę może o 21, ale to nieważne. Jutro mam dyżur, 18 godzin, także pytań, dzwonić, jak będę mógł odbiorę, jak będę robił maszynę, to nie będę słyszał, ale jak będę stał i kawę pił, to odbiorę. Także krótki film, pytań, do mnie dzwoni pod telefon, tam 7 na pewno jeszcze jest w Polsce, 2 wczoraj bodajże położyło, tak się mówi, kolega w Polsce ma, tak się mówi, to została śmietana, a po drugie, temu, że mnie ukradli złodzieje, by dowiedzieć,
Semice 246, nie będziemy o niej gadać, osobno będzie film. Prosto jestem, jak się mówi. Nie będę gadał, bo jeszcze się wkurzę też, jak się mówi, sam się nie będę gadał za język ukryty. No, na razie, nie mam słów.